Witamy Was serdecznie z premier LG, bo LG pewnie dzisiaj pokaże ze trzy telefony. To znaczy tak, trzy to już pokazała tak naprawdę, bo zapowiedzieli przed targami, ale niespodziankę przygotowali na dzisiaj. Będą dwa nowe flagowce, V50 i G8. A skąd to wiemy? A bo moi drodzy, tam za naszymi plecami już są przygotowane stoliczki i ktoś chyba za wcześnie powystawiał nazwy telefonów, takie tablice z nazwami. Zabawnie to wygląda, no ale konferencja dopiero się zacznie, także oglądajcie, bądźcie z nami. Zobaczymy, może będą jakieś niespodzianki. Do zobaczenia później. Nie sądzę, ale oglądam. Zapraszam. No i jak Ci się podoba najnowszy flagowiec LG? Bardzo mi się podoba, ale coś mi mówi, że nie prędko znajdzie się na polskich półkach. Ja też się coś tak obawiam. A dlaczego? A bo 5G, moi drodzy, i to jest telefon, który będzie głównie oferowany przez amerykański Sprint. Przynajmniej tak tu wynikało z tej prezentacji, którą oglądaliśmy przed chwilą. Tak, tak to wyglądało dokładnie. Bardzo możliwe, że kiedyś tam i do nas może trafi, ale ja bym na to jakoś tam szczególnie nie liczył. Szkoda, bo powiem szczerze, telefon już mi się podoba. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że aparaty nie wystają poza obrys obudowy, są na gładko zrobione. Tak, to jest rzeczywiście bardzo fajne. Ale co ciekawe, czytnik linii papilarnych, zobaczcie, jest tradycyjny, nie w ekranie. A ekran to jest OLEDowa matryca, 6,4 cala QHD, także całkiem... Bateryjka 4000, jak najbardziej. Tak. No i ciekawostka, ilość aparatów, tak? 3 z tyłu, 2 z przodu, także biedy, jeżeli chodzi o aparaty, nie ma. I tutaj podglądam tak trochę kątem oka, ale to Wam możemy powiedzieć, 8,5 mega z przodu, 12 ze szkiełkiem 1,5 z tyłu, szerokokątny 16 mega i teleobiektyw 12. Także wygląda to dosyć fajnie, oczywiście jest Snapdragon 855 w środku, nie dowiedzieliśmy się ile RAMu, ale... Jak mówimy o 5G, to właściwie tylko jeden procesor. Tak, zobaczymy, może podejrzymy w międzyczasie ile RAMu. Co jeszcze miałbyś do powiedzenia o tym telefonie ciekawego? Jakie jest Twoje zdanie? To znaczy, tutaj jest bardzo dużo mówione o nowościach, które LG proponuje, o rozwiązaniach, które są nie tylko w tym smartfonie, ale również w tych innych, które LG tutaj proponuje. Wydaje mi się, że warto powiedzieć, że to jest po prostu dobry flagowiec. No, nie ma tutaj jakby tych technologii, do których jakby zaczyna nas przyzwyczajać konkurencja. Tak? Czyli mamy jeden wyświetlacz, nadal mamy wielgaśnego notcha. Jest kamerka Time of Flight, którą się tutaj LG chwali, jakby to była jakaś niesamowita nowość. Możliwe, że nowa implementacja rzeczywiście jest bardziej skuteczna, lepiej działa, nie wiem. No na pewno tutaj, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy, powinno być lepiej. Ja w międzyczasie podejrzewałem, ten akurat ma 6+128, możliwe, że będą jeszcze jakieś wersje, ale tego tak jakoś nie komunikowali tutaj strasznie. To znaczy my chyba V50 mamy w katalogu w tej chwili już, w związku z tym można spróbować zajrzeć. Ja nie gwarantuję, że ten RAM, który tam jest podany, to jest jedyna wersja, natomiast... Dokładnie, no tutaj to nie było jakby najważniejsze w tym momencie, najważniejsze jest to, że to jest telefon 5G, pierwszy telefon 5G w historii LG i takim go zapamiętajmy, chociaż pewnie go nie będziemy mogli kupić. Jest świetne audio, jak w każdym LG-ku flagowym oczywiście. No, tyle. LG z tego słyną, szczególnie wersja V. Chodźmy poszukać nowości. Udało nam się znaleźć ten pokrowiec z dodatkowym ekranem do V50. I tak to wygląda. U góry jedna rzecz, na dole druga rzecz. I całkiem fajnie się dzieje. W tym pokrowcu nie ma ani dodatkowej baterii, ani głośnika. To jest po prostu tylko ekran, który się łączy z telefonem poprzez zwykłe styki takie sprężynowe. I tak naprawdę całą robotę jednak tutaj wciąż odwala telefon. Ale mimo to interfejs działa całkiem płynnie. I co fajne, możemy zdecydować, na którym ekranie chcemy jakie działanie wykonywać, zależnie od tego, którą aplikację na którym ekranie uruchomimy, wtedy to będzie się tak zachowało. Bardzo fajnie, słuchajcie, działają kontrolery do gier, jest bardzo fajna haptyka, są wibracje. Oh, so I can choose. Yes. The other controller. You are playing Need for Speed. Okay. Great. It's really nice thing. It like vibration. Oh, it's really nice. Force feedback. Mm-hmm. Okay. You can change. Classic path. Tutaj mamy rzeczywiście prawdziwą nowość, która ma kilka fajnych nowych funkcji, o których warto wspomnieć. Tak, nie ma 5G, ale za to ma kupę bajerów, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim cały ekran, moi drodzy, jest głośnikiem. Popatrzcie, tu nawet nad ekranem na górze w noczu nie ma głośniczka. Bo
gra cały ekran i wiecie co, gra całkiem przyzwoicie, można tego spokojnie posłuchać, da radę zastąpić zwykły głośnik, także... A jak się jeszcze położy go na blacie, to robi boomboxa. No, albo na pudełku. Ale to nie wszystko, bo jeszcze jest sterowanie gestami. Nie musimy dotykać telefonu, żeby na przykład zmienić głośność, czy utwór, czy zrobić screenshot. To jest fajne na przykład, kiedy mamy brudne, mokre ręce, a chcemy sobie przyciszyć telefon. Jest sterowanie multimediami, widzieliśmy sterowanie YouTube'em, widzieliśmy sterowanie uruchamianie aplikacji za pomocą gestów. Całe mnóstwo rzeczy, które można zrobić. Co prawda ja się tak zastanawiam, czy to jest rzeczywiście potrzebne, bo gestami można obsługiwać w momencie, kiedy on jest nieruchomy. Kiedy jest, nie wiem, drugie ręce, no tak, się, ale właśnie to, tak jak powiedziałem, to się może przydać, kiedy masz brudne dłonie. No może. Kiedy pracujesz w kuchni, czy tam w warsztacie, no to może mieć sens. Oczywiście nie trzeba z tego korzystać obowiązkowo, ale można. Fajnie, że przewidziano taką możliwość. No jest to coś ciekawego, coś, co wyróżni ten model na rynku. No i wiecie, co jeszcze jest coś fajnego? Popatrzcie na ten kolor. Tak, jest rzeczywiście. Miejmy wielkie nadzieję, że ta wersja kolorystyczna trafi na polskie półki, ale tutaj małe zaznaczenie. Widzieliście trzy aparaty z tym. O, tu możemy zerknąć, jakie mają parametry, żebym już nie gadał. Ale będzie też wersja z dwoma aparatami i boję się, że to właśnie ta do nas trafi, zubożona prawdopodobnie o teleobiektyw, bo w sumie tego nie powiedziano, ale tak coś przeczuwam. Jeśli chodzi o wnętrze, no to flagowe komponenty, oczywiście jest tam Dragon 855, akumulator mógłby być większy, 3500, chociaż co prawda wiadomo, że tutaj oni się chwalą zarządzaniem energią i tak dalej, ale 3500 mAh na flagowiec to jest tak, jak dla mnie trochę na styk, nie? No i oczywiście bardzo dobre nagłośnienie, z którego smartfony LG są znane, także dosyć ciekawa konstrukcja się pojawiła na rynku. Miejmy nadzieję, że sprzeda się lepiej niż poprzednik. Tak, warto jeszcze wspomnieć może o tym, że chyba, że mówiłeś, że jest wersja S, jest wersja z dwoma aparatami. Nie mówiłem, jest, ale wersja z dwoma aparatami, tutaj mamy trzy, natomiast tak, będzie o dwuaparatowej mówiłem, ale jeszcze jest SK, jest jeszcze wersja S. SK, która będzie miała troszeczkę zmieniony design dla potrzeb akurat, nie wiem, czy operatorów, czy na poszczególne rynki będzie rzeczywiście troszeczkę inna. To właściwie chyba tyle. No i na tym niestety kończymy nasz pobyt u LG, naszą gościnę. Dziękujemy, że z nami byliście. Z premiery LG żegnają się z Wami Adam i Jacek. Cześć, do następnego. I się widzimy jutro. Cześć. Cześć.